nim wyruszy pielgrzymka na Jasną Górę. Również z tego miejsca, żeby uświadomić sobie, że wszyscy jesteśmy w drodze, to dzisiaj znów z tego miejsca wyruszy swoją drogę ostatniego tutaj pobytu w tym miejscu ksiądz biskup Stefan, otoczony gronem kapłanów, wdzięcznych osób życia konsekrowanego, którym służył przez lata, i wszystkim wiernym, dla których spalał się poprzez swoją służbę. Zebrani wokół ołtarza jako wspólnota wierzących chcemy godnie i z uwagą przyjąć Słowo Boże, które przed chwilą wysłuchaliśmy, i z miłością sprawować najświętszą ofiarę Chrystusa i Kościoła, do której sprawowania wychowywał nas, jak już było wspomniane, czy to w Sandomierzu, czy w Radomiu, zmarły biskup. Dzisiaj chcemy dziękować Bogu za dar jego życia i apostolskiej posługi. To w tę głębi tajemnicy śmierci i zmartwychwstania chcemy włączyć każdy szczegół i każdą łaskę jego życia, której nie zatrzymywał dla siebie. Zwłaszcza, że spełniły się słowa księdza poety, którego lubił cytować, księdza Jana Twardowskiego, który pisał w kontekście tajemnicy wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która to uroczystość poprzedzała dzień jego imienin, który nas tutaj również gromadził. A ksiądz Jan pisał: kiedy pukano, ciebie już nie było pośród żywych tego świata, bo to nie śmierć, ale miłość cię zabrała. Tak, wierzymy w tę miłość potężniejszą od śmierci, dlatego tutaj jesteśmy. Kiedy przed chwilą widziałem obraz trumny wynoszonej do karawanu odjeżdżającego sprzed frontonu seminaryjnego, przypomina się obraz, który wielokrotnie tutaj właśnie miał miejsce. Ksiądz biskup z reguły, wjeżdżając posługą duszpasterską do parafii, pasterską posługą, wyjeżdżał z tego samego dokładnie miejsca. Czekał na niego samochód, zabierał. To jest ostatnia tego typu podróż. Tak jakby po tych śladach, którymi kroczył w ciągu swojego 20-letniego pobytu, zamieszkania w tym seminaryjnym domu. Biskup Stefan był bardzo przywiązany do seminarium, nie tylko jako środowiska, jego pracy, jego posługi, bo z 40 lat temu zaczął jako ojciec duchowny, teraz jako biskup, ale zawsze seminarium. Był bardzo związany z miejscami. Kiedy rozmawiał z klerykiem, pytał go najpierw o parafię. Z jakiej parafii jesteś, prawda? Miejsce chrztu, chrzcielnica, wielkim szacunkiem zawsze, czcią, nabożeństwem wręcz, obdarzał miejsce swojego chrztu. I to miejsce, które było jego domem, stało się też miejscem jego przejścia z życia do życia, jak zwykł mawiać, przejście z życia do życia. Ono się dokonało w ciszy, można powiedzieć bez świadków, tak dyskretnie, tak jak ksiądz biskup wielokrotnie, tak samo w ciszy, dyskretnie przechodził korytarzem po schodach do swojego domu i w takim samym, można powiedzieć, stylu przeszedł. Dokonało się to ostatnie przejście do domu ojca. Jak wspominam, osobę bardzo otwartą przede wszystkim, bardzo życzliwą dla księży i dla tych, którzy się do kapłaństwa przygotowują, darzącą wielkim szacunkiem każdego człowieka i cieszącą się każdym powołaniem. Zawsze kandydatów do seminarium właśnie pisał skąd, z jakiej parafii. To była zawsze jego radość, to się widziało, to się czuło i chyba sądzę, że każdy z nas też takim samym szacunkiem, życzliwością odpłacał księdzu biskupowi Stefanowi, czego świadectwem jest także bardzo liczne, jak na tę porę, zauważmy, środek jednak czasu urlopowego, wakacyjnego, chyba ponad 150 księży dzisiaj w kaplicy. To jest też znak ogromnego przywiązania do naszego pasterza. I to hasło, które sobie wybrał, życie Ewangelią,
z pewnością starał się ze wszystkich sił realizować. I na pewno przejdzie do historii to słusznie przypomniane dzisiaj słowo sługi Bożego Wincentego Granata, księdza sandomierskiego i rektora KUL-u, że kapłan do tej pory winien głosić Ewangelię, aż mu Ewangelia nie wypadnie z rąk. To znaczy do końca, że my się spełniamy poprzez głoszenie Ewangelii, poprzez szafarstwo sakramentów, ale również i przede wszystkim poprzez wierność Chrystusowi, który jest żywy w tym swoim słowie i w wierze Kościoła. I dlatego jesteśmy wdzięczni za życie i za posługę biskupa Stefana pośród nas, zarówno w kategoriach wychowywania nas w seminarium, jak i później w posłudze biskupiej.